Julia Kamińska i Filip Bobek są z nami na łączach. Witamy was bardzo serdecznie. Witamy również, cześć. Jak cześć miło się u was rozgościć, naprawdę. Cieszymy się, że nas przyjęli. Zapraszamy. No wreszcie macie chwilę oddechu. Pierwsza seria liczyła 235 odcinków, drugą zaplanowano na 180. To jest tak jak dobry obóz kondycyjny dla sportowców, którzy się szykują na olimpiadę. Rodzina zostaje wtedy na boku. Nie mówię tu o Julii, która ma scenarzystę u swego boku, ale Filipie, po prostu rozumiem, że więcej czasu spędzacie z kolegami na planie niż z bliskimi. Wiesz co, to jest rzeczywiście niełatwy projekt kondycyjnie, dokładnie tak jak zauważyłaś. Jest coś takiego, że zdajemy sobie sprawę, już rozpoczynając pracę na planie serialu, że będzie to od nas wymagało wielu rzeczy, wielu poświęceń, samodyscypliny, dbania o siebie, niesamowitego przygotowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale chyba wszyscy ostro dajemy radę i pracujemy nad tym, żeby jak najlepszy. Julia, przejmiesz teraz chyba pałeczkę, bo przez chwilę przestaliśmy słyszeć Filipa. Twoja bohaterka po 10 latach... Ja przestałam słyszeć Filipa. Słyszałam bardzo wyraźnie za to ścieżkę dźwiękową z tego fragmentu, który zobaczyłam. Bardzo emocjonującego, całowaliście się tam namiętnie. Ale powiedz, jak twoja bohaterka zmieniła się przez te 10 lat? Już nie będzie miała aparatu na zębach, ale dodatkowe kilogramy za to. Przede wszystkim Ula jest mamą. Jeżeli chodzi o jej charakter, to niespecjalnie dużo się zmieniło. Nadal jest krystalicznie uczciwa, dobra, wspaniała i każdy chciałby się z nią zaprzyjaźnić. Natomiast nie zmieniło się też to, że poświęca się dla innych i że zawsze myśli w pierwszej kolejności o obowiązkach, o osobach, które kocha i ona troszeczkę zapomina o sobie i w tym najnowszym sezonie powoli będzie dochodziła do tego, że ona też jest w tym jej życiu istotna, no i bardzo jej w tym kibicuję. Filipie, a kto ci tym razem zawróci w głowie? Ula! Tylko Ula! Tylko Ula? Ja wiem, że czołówka i materiały prasowe mogą mówić co innego, ale... No co ja wam mogę powiedzieć? Ja wam nic Prawdę. Nie mogę powiedzieć. Nie mogę wam za dużo zdradzić, bo nie będziecie oglądać, ale Marek może nie przejdzie aż tak dużej przemiany, jaką przeszła Ula, natomiast będzie bardzo prorodzinnym typem. On naprawdę będzie chciał spędzać dużo czasu w domu, ale niestety obowiązki w pracy zmuszą go do czegoś innego. Jak to z mężczyznami, bardzo by chciał spędzać dużo czasu w domu, ale niestety będzie siedział w pracy ze swoją, zdradzę to, młodą, nową asystentką. O ty! O, na Agę można liczyć. Powiedzcie, czy obejrzeliście serial ten sprzed lat, żeby znowu wejść w swoje postaci, czy zapomnieliście o nim przed nagrywaniem drugiej tury? Nie zapomnieliśmy. Ja stwierdziłam, że muszę obejrzeć, no może nie cały serial, ale sporą jego część, żeby przypomnieć sobie, co ja w ogóle wtedy robiłam, w jaki sposób tę postać zbudowałam, bo wtedy też pracowałam zupełnie inaczej ze względu na to, że to było moje pierwsze duże aktorskie przedsięwzięcie i teraz już pracuję zupełnie inaczej, więc chciałam trochę do tego wrócić i bardzo przyjemnie mi się to oglądało i wkręciłam się w ogóle w ten pierwszy sezon. Także ty zrobiłeś sobie też ściągawkę? Wiesz co, serial był powtarzany bardzo często, więc raz na jakiś czas, jak wiesz, tak latałem po kanałach, to gdzieś tam trafiłem na te materiały i miałem przede wszystkim problem, bo nie poznawałem tego człowieka sprzed 11 lat, wiesz, bo to już był inny człowiek, inny charakter, to był jakiś... To kwestia fryzury! Wiesz co, tak, to zdecydowanie tak, te pazurki, które wtedy nosił Marek, ja bardzo chciałem do tego wrócić, ale produkcja się nie zgodziła. Okej, kochani, zapraszamy was wszystkich, którzy są fanami poprzedniej serii i tymi, którzy chcą zostać fanami tej najnowszej, do telewizyjnej Siódemki, bo tym razem serial w Siódemce od poniedziałku do piątku o godzinie 20. Dziękujemy wam za to spotkanie.